ewidentnie zbiera się na nowego Flasha. Zdradzono przyczynę skasowania czwartego epizodu Half-Life'a 2, który znajdował się w produkcji w latach 2006-2007. Powody były dwa. Pierwszy z nich to kryzys kredytowy, który zwiększył koszt finansowania prac nad grą, a drugi to fakt, że pracowano wtedy nad Left 4 Dead i uznano wypuszczenie dwóch gier o zombie naraz za nie najlepszy pomysł. Wbrew powszechnemu przekonaniu, seria Dishonored wcale nie została zawieszona. Sugerujący zamrożenie serii cytat o tym, że cykl na razie odpoczywa, podobno został źle zinterpretowany i szanse na kolejną część są duże. Ale nie będziemy śledzić losów tej samej rodziny. Microsoft obiecuje kompatybilność wsteczną na jego nadchodzącej konsoli dla tysięcy gier. Zespół testował gry z Xbox One S, Xbox 360 i nawet oryginalnego Xboxa z 2001 roku i zapowiada, że nowa konsola uruchomi niektóre starsze gry nawet w 120 fps, aktywnym trybie HDR i ze skróconymi czasami ładowania ze względu na dysk SSD. Już od jakiegoś czasu wiemy, że studio należące do EA pracuje nad kolejną grą na licencji Gwiezdnych Wojen. Pojawiły się doniesienia, że projekt zostanie ujawniony już niedługo, bo 2 czerwca tego roku i bardzo prawdopodobne, że będzie to strzelanka Star Wars Project Maverick, o której plotki słychać już od jakiegoś czasu. Grupa CD Projekt podzieliła się najnowszymi wynikami sprzedaży wiedźmińskiej serii. Dowiedzieliśmy się dzięki temu, że w przygodach Geralta brało już udział ponad 50 milionów graczy, a pierwszy kwartał 2020 roku był dla firmy rekordowy pod względem przychodów. Na koniec warto wspomnieć o nowych wiadomościach na temat nadchodzących filmów opartych na grach. Jedna ze świeżych informacji to fakt, że zapowiedziano powstanie drugiej części filmu o Soniku, a druga to wieść o tym, że dwukrotna zdobywczyni Oscara Cate Blanchett zagra Lily w filmowej wersji Borderlandsów. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do następnego.